Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wojciech, a ja witam was w kolejnej, już drugiej pogadance na temat kolejnego tytułu, który mnie dość mocno zaciekawił i nad którego na razie kupnem się zastanawiam, a mianowicie Rainbow Six Quarantine, czy też, przepraszam, Rainbow Six Extraction. Jest to gra, w sumie bardziej by to lepiej by brzmiało słowo modyfikacja do gry Rainbow Six Siege, które jak widzicie mam tutaj pudełko. I może zacznę najpierw od omówienia Rainbow Six Siege'a samego. Otóż po ograniu Vegas 2 oraz Vegas 1 Rainbow Sixa, po tym jak dowiedziałem się, że wychodzi, że jest gra taka jak Rainbow Six Siege, to stwierdziłem sobie kupię. Naoglądałem się trochę materiałów, sporo multika tam było praktycznie, nie widziałem, jakaś tam kampania, misje, myślę, okej, dobra, fajnie, spróbuję. Kupiłem i kurwa, to nie był dobry zakup, przynajmniej w tamtym okresie. Dlaczego? Z racji tego, że ja jestem taką osobą, która najpierw przechodzi kampanię, albo po prostu grę dla pojedynczego gracza, dopiero później wchodzi w tryb wieloosobowy, no to sorry, ale Rainbow Six Siege mi totalnie nie podszedł. Owszem, porobiłem jakieś tam zadania w misjach, czy tam przygotowaniu do trybu wieloosobowego i tak dalej, ale to nie było do końca to, co chciałem. Tak, dlatego się odbiłem. Później widziałem, że tam jakieś eventy są, jakieś wydarzenia, niewydarzenia, są turnieje, ligi, jakieś tam mistrzostwa. To mnie totalnie nie interesuje. Natomiast zobaczyłem, że ma wyjść coś takiego jak Rainbow Six Quarantine. Z racji tego, że to było przed 2019 roku, to chyba Ubisoft wykrakał, że jednak coś będzie na myśli, że coś już, jakaś kwarantanna będzie. No i kurwa, nie pomylił się. Kwarantanna, która trwa już dobre półtora roku, więc całkiem nieźle. Jeśli nadal nie wierzycie, że jest kwarantanna, to powiedzcie mi, dlaczego wchodząc do sklepu, czy też do autobusu, do tramwaju, nadal muszę mieć maskę na ryju? Skoro to nie jest już kwarantanna, dlaczego to chujstwo muszę nosić? Ja tego nie noszę, nawet kiedy wchodzę do sklepu, ja nawet tego przy sobie nie mam. Więc mogą mi naskoczyć, mogę ich podać do sądu i tak sprawę wygram. Ale to mniejsza. No więc Ubisoft postanowił zrobić taki, zmienić tytuł, zostawić Rainbow Six, ale zmienić podtytuł z Quarantine na Extraction, czyli coś w rodzaju Rainbow Tęcza 6, ewakuacja, jakoś tak. I jest to gra kooperacyjna od 1 do 3 graczy, kooperacja w pojedynkę. Kooperacja w pojedynkę, no kurwa ciekawe. Graliście kiedyś w kooperację samemu? Bo ja nie. To jest ciekawe rozwiązanie, ciekawy patent. Pewnie można na tym sporo zarobić. Kooperacja w pojedynkę. Dobra, chuj tam, nieważne. No tam będziemy grać operatorami z tego Rainbow Six Siege'a. Nie wiem, czy tam będą wszyscy operatorzy, czy też tyle konkretni, ale tam będziemy działać przeciwko jakimś tam zgnilakom, jakimś takim, nie wiem, dziadostwom różnym. Niemniej będą to po prostu zombiaki w wersji 2.0. Tak więc można mniej więcej tak to zamknąć. I na razie jestem
bądź co bądź zainteresowany tym tytułem. Ja, jeśli dostaniemy trochę więcej informacji, może zdecyduję się na zakup, ale tego ostatecznie jeszcze nie wiem. No, po prostu chcę, żeby dali mi jakieś informacje i dopiero wtedy wyciągnę odpowiednie wnioski, czy zakupić, czy też nie. Tak więc, no cóż, to by było na tyle, jeśli chodzi o Rainbow Six Extraction. Nie wiemy wiele poza tym, że tak naprawdę będą trzy obszary. Po pierwszym będziemy mogli się ewakuować, po drugim obszarze będziemy mogli się ewakuować, no i oczywiście na koniec trzeciego. Co prawda te poziomy będą rosły, ale poza tym nic tak naprawdę nie wiemy. Jeśli już coś będzie więcej, kiedy będzie jakaś data premiery, czy coś, czy będzie wersja pudełkowa i tak dalej, no to dowiecie się w swoim czasie po prostu. Pewnie jakiś materiał oczywiście nagram. Ale nie przedłużając, dzięki serdeczne za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się, pa pa.